no 21 metrów na pewno ładnie by wyglądało na papierze, ale 29,95 to też nie jest tragedia. Bardzo fajny wynik. Wydaje mi się, że w życiu jeszcze tak nie rozpocząłem mocno sezonu, więc fajny wynik, zadowalający. Wiem, że stać mi było na dużo dalszy wynik, ale no dzisiejsze warunki na tyle mi pozwoliły. No dzisiaj koło było bardzo przeciw nam i no, to pokazało to, co Michał zrobił, czyli trzy razy poślizgnął się na wejściu i w efekcie nie zaliczył żadnej próby. Ja gdzieś tam zachowałem się troszeczkę nieelegancko i po prostu plułem na to koło, żeby ten but się tego podłoża trzymał. Takie są warunki, no tak trzeba było pchać, wszyscy mieliśmy tak samo, więc nie ma też jakby tutaj na co zwalać. Celem każdego sportowca wydaje mi się, że jest poprawianie się. U mnie poprawa to oznacza ponad 22 metry, co w efekcie oznacza poprawę rekordu Polski, więc taki jest mój cel, po to trenuję, a na ile te moje treningi, te moje ambicje wystarczą, to zobaczymy. No, sezon nie trwa długo, jeszcze tak naprawdę 5-6 startów przede mną i zaczynamy trenować do sezonu letniego.